Witam Państwa w kolejnym komentarzu na czas kryzysu, można by było powiedzieć gasnącego kryzysu, co oczywiście nie będzie zgodne z prawdą, ale mamy do czynienia w tej chwili z nagłym poluzowaniem polityki naszego tutaj zamknięcia. To poluzowanie jest oczywiste, związane z nadchodzącymi wyborami. Nie będę rozwijał tej kwestii, ponieważ my nie mamy w czym wybierać i doskonale wszyscy wiemy, wszyscy, którzy się interesują tymi sprawami, że tutaj próbuje się przegiąć na stronę uzyskania władzy i jakkolwiek by te wybory nie wyglądały, one na pewno będą prowadzić do tego, żeby władza została utrzymana w tych samych rękach, niezależnie od tego, czy propozycja jest wyborów korespondencyjnych, czy bezpośrednich, czy też szemrania nocnego i próby zmiany konstytucji, żeby móc przedłużyć kadencję obecnego prezydenta. No, prezydenta ma taką funkcję. Wstyd, ale jeszcze nie było prezydenta, którego bym się nie wstydził w Polsce od czasu tak zwanego uwolnienia, tak? Od Magdalenki. No. Może w ten sposób. Może my nie potrzebujemy po prostu prezydenta, żeby się nie wstydzić. Uwolnienie to ma na celu jeszcze coś innego. Jest drugie dno tego uwolnienia, ponieważ moim zdaniem test, który jest w tej chwili przeprowadzany na ludziach, test posłuszeństwa, o czym zrobiłem inny komentarz znacznie wcześniej, będzie wielofazowy. I tak podobnie jak w przypadku trybu mesjanistycznego, że najpierw robi się wielki ucisk po to, żeby później oczywiście z tej samej ekipy pojawił się wybawca i powiedział, nie, no to ja wam zrobię tak, że będzie wszystko dobrze, będziecie wolni, uwolnię was od pedofilii, od wszystkiego, co tylko jest złe na tym świecie, no ale żeby to się nie powtórzyło, to musicie przyjąć moje warunki, bo ja tutaj zrobię porządek. I wtedy ludzie, rezygnując z pewnej niewygody dłużej, wejdą w mniejszą niewygodę, znacznie łatwiej i na miękko, co zresztą już w jednym z komentarzy na temat QAnon próbowałem Państwu wytłumaczyć, na ile to będzie związane z przejęciem władzy przez inną władzę, na ile innego Mesjasza, czy też wyświetlonego Mesjasza, na przykład na niebie, no, tego nie wiemy. Ale zobaczymy, obserwujmy, bądźmy czujni, bo naszą czujność próbuje się uśpić. W ślad za kolejnymi uwolnieniami będzie rósł teraz taki trend do tego, że jesteśmy bezpieczni. Otóż nie. Teraz testuje się, w jaki sposób my będziemy posłuszni, czy będziemy wychodzić z domów, czy nie będziemy, czy policja z megafonami, rozbawił mnie zresztą ten filmik, może sobie stać przed ogródkami działkowymi i mówić sentencję, która wyprowadziła mnie z równowagi, to nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. Przebywanie w celach rekreacyjnych na ogródkach jest zabronione. Tak jakby można było rozróżnić, czy ktoś ma rozrywkę w wyrywaniu chwastów, czy raczej bardziej w grillowaniu. Niepojęte absurdy zaczynają się dziać, ale to prawdopodobnie ci ludzie, którzy tam przez te szczekaczki wołali do opalających się na ogródkach działkowych, nie rozumieją swojej misji albo pojmują ją w jakiś sposób absurdalny. W każdym razie, wracając do zagadnienia głównego. Jeśli to jest test, to następny test czeka nas jesienią. Już wiemy, że wyprodukowano szczepionki. Przynajmniej oficjalnie podano nam do wiadomości, wyprodukowaliśmy szczepionkę, ona jest w fazie testów i podają nam, tutaj odsyłam do programów pana Jurka Zięby, ona jest, będziemy ją testować na takiej grupie, takie wykluczenia będą, że to ma być grupa ściśle określona z chorobami, czy też nie. To jest akurat mniej istotne. Istotne jest to, że wieści, które dochodzą do nas,
są takie, że ta szczepionka była przed wywołaniem czegoś takiego, co się nazywa pandemią, a my żartobliwie nazywamy ją plandemią. Chociaż może to nie jest właśnie żart. Może bardziej ta nazwa powinna obowiązywać. No ale mainstream jej nie puści oczywiście. Otóż druga faza będzie prawdopodobnie ostrzejsza, ponieważ jesienny nawrót ewentualnych ściemowirusów będzie tak zaplanowany, że już zaczną pewne grupy domagać się, mówię wyraźnie, jakiegoś rozwiązania tej sytuacji, bo będą pewne grupy pamiętać to, co w tej chwili nas spotkało, później będzie ostrzejsze ograniczenie, w związku z tym będą chcieli uniknąć tego ograniczenia, pamiętając oczywiście tą sytuację, która nastąpiła no, od wiosny właściwie, czy tam no, późnej zimy. Dlaczego tak jest? No, mechanizm, który tym steruje, jest dość prosty. Otóż, jeżeli dotyka nas coś, co jest nieprzyjemne, otwiera się w naszej pamięci taka furtka do pamięci postaktywnej. Ja już kiedyś w innych programach bardziej edukacyjnych tłumaczyłem mechanizm działania tego, co i otwarcie tej furtki powoduje, że my doznając pewnej krzywdy, niewygody, generalnie akcji, która jest dla nas bolesna, pamiętamy wszystkie wydarzenia, które są po zaistnieniu tej akcji. Czyli załóżmy, bardzo dobrze pamiętamy wszelkie ostrzeżenia typu oparzenie. To jest takie ostrzeżenie naszej psychiki, otwiera się po akcji oparzenia, czyli zdecydowanie nieprzyjemnej, otwiera się furtka do pamięci postaktywnej i wtedy pamiętamy wszystko, co się wydarzyło po tej akcji, czyli ból, później no to leczenie, pęcherze, że to jest trudne, bolesne i wtedy łatwiej unikamy takich powtórzeń. Chociaż nie zawsze to działa, bo są ludzie, którzy chętnie wchodzą w jakieś masochistyczne działania, natomiast tutaj powinno to tak działać. Teraz taki człowiek, który, czy też grupa ludzi, która pamięta ten test wiosenny, czy zimowo-wiosenny na sobie w wyniku tej niewygody, doskonale będzie pamiętać o tym, w związku z tym zechcą tego uniknąć. Następnym krokiem będzie swobodne i powolne wprowadzanie do naszych organizmów tego, czego my nie chcemy. Ale jeszcze nieprzymusowe, przypuszczam, ponieważ system lubi działać powoli. On już nie ma czasu, dlatego bardzo szybko te zmiany chce wprowadzić, ale wie, że za szybkie działanie będzie powodować bunt społeczny. Bojąc się naszego buntu, bojąc się naszego dojrzewania i ponad wszystko bojąc się naszych istot w całości, czyli tego, co możemy zrobić i kim jesteśmy, jak potężnymi jesteśmy istotami, będą chcieli uśpić naszą uwagę. Na początek wprowadzą pomniejszenie sił, czyli brak dywersyfikacji wiadomości, które my rozsyłamy, ponieważ ludzie, którzy dobrowolnie zechcą się zaszczepić, stracą orientację, co my do nich mówimy. Będą chorzy, będą osłabieni, ich układ odpornościowy zostanie zdecydowanie zmodyfikowany. Poza tym, że w starej szkole nie ma czegoś takiego jak szczepionka na wirusa. To nie występuje w ogóle. Nie można się zaszczepić na wirusa. To wszystko są bujdy. Żadna szczepionka nie działa, nie działała i nigdy nie będzie działać. Na jakieś bakterie może owszem, ale to w tym przypadku nie mamy takich prawa w ogóle myśleć w ten sposób, że to zadziała. Niemniej jednak dobra propaganda, która będzie płynąć z telewizorni, z innych mediów, spowoduje, że część ludzi chcąc uniknąć zagrożenia, zaszczepi się. Co wtedy nastąpi? Nastąpi pewne uwolnienie, ponieważ uwolnienie tych ludzi oczywiście, ponieważ oni będą mieli certyfikat, prawdopodobnie na razie na piśmie. My wspominaliśmy o cyfrowych szczepionkach, o tym patencie
2020-06-06-06. Przypomnę, to jest patent, który stara się Bill Gates, czyli tak zwana cyfrowa szczepionka. Jeszcze może nie tym razem, ponieważ Gates mówi nam, że to no, z 18 miesięcy potrwa. Zwróćcie uwagę, dlaczego 18, a nie 16? Dlaczego nie 20? Dlatego, że to jest faza za fazą. Teraz jesteśmy po pewnym okresie, czekamy na nasilenia zachorowań, których zresztą nie ma, na jesień. Tutaj będzie pierwsza faza, zobaczymy, kto się zgodzi, czyli kolejne badanie społeczne. Ile osób tak naprawdę odda swoją wolność i decyzję, swoją wolną wolę w rękę tego, kto nie ma prawa w ogóle o tym decydować, czyli na przykład prezydenta albo jakiegoś naczelnika inspektoratu sanitarnego czy jakiegokolwiek innego naciarstwa. Jeżeli tak się stanie, będą mieli pomiar, ile procent społeczeństwa jest skłonnych do tego, żeby przyjąć niewolę, i będą mieli na widelcu tych, którzy albo są nieprzekonani, czyli grupa wątpiących, albo przeciwników, tak jak my, którzy nie pozwolą sobie do organizmu wprowadzić czegoś, o czym w ogóle nawet nie mamy pojęcia. Tak naprawdę. Możemy się tylko domyśleć. I to będzie druga faza. Jak już będą te dane statystyczne, musimy zdać sobie sprawę z tego, że to są, chciałem powiedzieć ludzie, to są istoty, które nie mają empatii. One nie patrzą na nas, na ludzi, w sposób taki, jak my na siebie patrzymy. Że mamy do siebie jakieś uczucia, empatię, współczucie. No nie polecana przeze mnie litość nawet bywa budzona, ale coś się nam dzieje. Oni nie mają czegoś takiego. Dla nich to są operacje, które są całkowicie chłodne. Tak jak pasterz no, patrzy na trzodę. Z tym, że pasterz jak jest związany z trzodą, to też nie jest dobry przykład, bo on jednak dba o nią. A tu my jesteśmy bardziej uprawą. Nas się uprawia w tej chwili. I dąży się do tego, żeby... Bo ta uprawa sprawia dużo kłopotu, bo ona się odzywa, tutaj jakieś protesty, nie chce iść w tym kierunku, który jest jedyny słuszny. Więc trzeba zamknąć te protesty, zamknąć możliwość w ogóle myślenia. Czyli trzeba tak zmodyfikować nasze organizmy, albo przez procesy chorobotwórcze, albo poprzez nadawanie na przykład falowe, radiowe. Albo spowodowanie takiego dyskomfortu, że nikomu nie będzie chciało się już myśleć, albo nie będzie chciał nawet myśleć, lub nie będzie miał siły. I to jest kolejna faza. Jak już będą mieli te dane, to oni chłodnym okiem sobie ocenią, z jaką siłą mają do czynienia. Pomniejszą ją o tak zwane dane skrajne, dane brzegowe. Statystycy będą wiedzieć, o co chodzi. I te dane brzegowe, obawiam się, że są dość poważne, poważnych rozmiarów. I ci, którzy odpadną, czyli pójdą sobie z tak zwanego rozsądku, który nic wspólnego z rozsądkiem nie ma, ale dla nich będzie to wybór korzystny, bo dzięki temu, że oni będą mieli glejt, początkowo prawdopodobnie na piśmie, w książeczce zdrowia, czy tego typu rozwiązania będą. Zaświadczenia, być może zaświadczenia elektroniczne, bo będzie oczywiście taka platforma stworzona, gdzie będzie spis tych, którzy się zgodzili dobrowolnie przyjąć takie coś. Więc będzie to łatwo do sprawdzenia. A zanim wejdzie cyfrowa szczepionka lub certyfikat w ogóle cyfrowy i nadawanie poprzez mechanizm elektroniczny, który jest zamontowany w naszym ciele, to jeszcze chwilka. Także mamy chwilę czasu na to, ale dlaczego o tym mówię? Mówię wam o tym dlatego, że idzie w ślad za tym efekt pewnego takiego uwolnili nas. Teraz możemy odpocząć, teraz musimy poszukać pracy, odkuć się, ewentualnie zrobić zapasy na kolejny taki skok na naszą wolność, na kolejne ograniczenie. Trzeba działać, kupić ziemię, sadzić marchewki, ziemniaki i tak dalej. I nie krytykuję tego, broń Boże, bo sam w ten sposób myślę. Tylko żeby chodzi o to, żeby nam nie zabrano tej czujności w tym okresie. Bo jeżeli my w tym okresie
nie zdążymy temu spowodować, żeby to się nie działo, już nie chodzi nawet o protesty, to przyjdzie trzecia faza. Trzecia faza będzie obejmować, no oczywiście nie tych, co już przyjęli, tylko tych, co nie przyjęli. Więc będzie spowodowane to pewnego rodzaju zagrożeniami, jakimi jeszcze nie wiemy, ale to jak się objawi druga faza, dopiero wtedy będziemy wiedzieć, co im się udało, a co im się nie udało. Bo to są ludzie, jak przypomnę, sprzed paru minut pozbawieni empatii. Oni patrzą na to chłodno. Czyli statystycznie patrzą na cyferki, aha, no to mamy do czynienia z taką ilością populacji, to jest taki procentowy udział, a pozostaje po odjęciu taki. Teraz musimy zbadać tych, którzy są w stanie na przykład się przestraszyć i zobaczymy, ile odważniaków zostanie. I w zależności od tego, jakie wartości wychodzą statystyczne, oni dostosowują to działanie. Bardziej naciskowe, mniej naciskowe, to jest jak wprowadzanie korekty do planu marketingowego. Niczym to się nie różni. Wiem, że w ostatnich latach, a właściwie dekadach, były bardzo popularne studia marketingowe, czy też zarządzania, więc wielu ludzi ma pojęcie o tym, w jaki sposób dokonuje się korekty przy sprawdzaniu planu, czyli przy raportach. I to patrzy się na założenia, bada się odchylenie od założeń, wprowadza się korekty, w jaki sposób wprowadzić kolejne narzędzia, jakie jest zapotrzebowanie na narzędzia, na zasoby ludzkie, środki trwałe, żeby spowodować, żeby to odchylenie od planu wygładzić. Wygładzić wykresowo lub też przybliżyć do, powiedzmy, do realizacji misji czy też założeń strategicznych. I oni w ten sposób myślą. To nie jest dla nich kwestia tego, czy mają do czynienia z ludźmi, czy też ze zwierzętami, czy z uprawą na polu. Takie ma być założenie wypełnione i teraz ono nam się nie udało, bo tyle i tyle ludzi się nie zgodziło. Przepraszam. No i zaraz pójdzie, że jestem chory i dostanę izolatkę. Nie jestem. Chociaż niektórzy podejrzewają mnie o inny typ choroby, ale to zwykle hejterzy. W momencie, kiedy oni policzą sobie te dane, wprowadzą narzędzia, które będą odpowiednie. Dlatego my ich nie znamy. My możemy się domyślać, robić różnego rodzaju ekstrapolacje, w jaki sposób to będzie przebiegać. Tak naprawdę to oni wiedzą i mają różne rozwiązania na to. Żeby móc doczekać czwartej fazy, czyli kolejnej wiosny, przepraszam, trzeciej fazy, no to wtedy by nam się to zgadzało, te cztery fazy, no bo teraz się kończy jedna, później jesień, później wiosna, no i ostateczne rozwiązanie, którego też nie znamy, na kolejną jesień. Jeśli my prześpimy ten okres, to władza, która najwyraźniej dąży do tego, żeby bez zgody narodu, a właściwie w ogóle nie przejmując się naszą opinią, przejęła sobie władzę na kolejne 2 lub 5 lat, w zależności jak im się tam uda, może nawet na wielolecie, kto wie, bo jeżeli oni już kombinują przy konstytucji, to taką kombinację mogą zrobić po przedłużeniu swojej kadencji, że mogą ogłosić się hegemonem na przykład. Taki Andrzej Duda zmieni konstytucję wraz ze swoimi kolesiami i stwierdzi, że hegemonia to jest całkiem dobre rozwiązanie. A później tą władzę odda wiadomo komu, swojemu zwierzchnikowi, który niewątpliwie jest i czuwa. Nawet jeżeli by wybory wygrała jakakolwiek opcja, to ten, kto czuwa, też wie, kto to będzie i tam ma też swoją korektę planu. Więc faza za fazą, jeżeli zostanie to wprowadzone, to nie jest tak, że ja was ostrzegam, tylko ja mam pewność i miejcie pewność. Nie będzie już czegoś takiego jak cywilizacja ludzka. Ona po prostu przestanie istnieć. To, co zechce być, działać
za nas, czyli myśleć za nas, to technologia wysoce rozwiniętej sztucznej inteligencji. To już nawet nie jest ktoś. To jest bezosobowe. Będzie wybierać takie decyzje i takie nam wciskać, że właściwie stracimy coś takiego, co my tak sobie cenimy i tak w ogóle mitologicznie wręcz traktujemy i nazywamy wolną wolą. Nie będzie czegoś takiego. Co więcej, nasze organizmy jako GMO, niestety to jest zła wiadomość, ale musimy się z nią pogodzić, bo my w nich mieszkamy. Zostaną zmodyfikowane w przyszłości i to jest kolejna faza. Na tyle zmodyfikowane, że przestaniemy być nawet ludźmi w pewnym sensie. Oczywiście kształt, wszystko zostanie zachowane, podejrzewam, ale moment, w którym dokonuje się zmiany genetycznej poprzez wprowadzenie czynnika, który namnaża się na informacyjnym RNA, no to musicie zdawać sobie sprawę z tego, że to pozostawia ślad w całej sekwencji już naszego DNA. A później ona po prostu będzie się przekazywać do kolejnych pokoleń. Żeby móc utrzymać, i to wiem od genetyka, żeby móc utrzymać prawidłowy organizm, taki jaki jest zaplanowany do tego, żeby był, trzeba cały czas w każdym kolejnym pokoleniu dbać o tą modyfikację. Więc sądzę, że 2-3 pokolenia, czyli około 70 do 80 lat, biorobotyka będzie, znaczy będzie, no nie będzie, bo my się na to nie zgodzimy i ja bym, gdybym w to nie wierzył, to ja bym nie siedziałbym tutaj i nie marnował czasu przed obiektywem. Ale jeżeli prześpimy to, to ich scenariusz wygląda tak, że oni chcą wprowadzić, żeby tą modyfikację genetyczną, żebyśmy byli całkowicie osłabieni i niezdolni do kontaktu z naszą świadomością. Dlatego też chcą nam zaszczepić sztuczną świadomość, taką, jaką oni chcą nam nadać. I teraz, jeżeli spojrzymy na problem nadawania w ogóle, w sensie na przykład fali elektromagnetycznej, czy nadawania komórkowego, mikrofalowego i innych fal, w tym także tych, od których zaczęli, czyli nadawania propagandy, telewizja, radio, prasa, megafonizacja na ulicach. Takie były początki, przynajmniej w tych już technologiach, które uważamy za techniczne, prawda? Wcześniej były inne, na przykład religia. Ona się w tej chwili nie bardzo może sprawdzić. Trzeba by było zrobić zupełnie coś innego, nie wiem, pokaz na przykład na niebie schodzącego Mesjasza. Co też nie jest jakby zagadnieniem wielkim, kiedy wiemy, jak działa Blue Beam i jeszcze mamy doniesienia o tym, że pan Musk wysyła sobie tutaj satelity za jakieś ogromne pieniądze, których nie ma prawa mieć, pozwalają mu na to, żeby się bawił i tych satelit jest zaplanowane grubo, tak żeby tutaj całą Ziemię opleść jakimś systemem nadawania. Do czego to będzie służyć? Do jakiego nadawania? Do wszelkiego. Wszystko zależy od zasięgu i od możliwości technicznych, w jaki sposób będzie działać to narzędzie. Więc jeżeli będzie możliwość nadawania konkretnych fal, żeby zmienić fluktuacje zmian pól w naszych ciałach, no to będą się zmieniać. Będą mogły być wyświetlane obrazy na niebie, wojnę światów, powrót Mesjasza, czy kogokolwiek innego. Prawda? Takie rzeczy też mogą być. Dlaczego? No po to, żeby utrzymać grę. Jeżeli gra by się skończyła, to musimy wiedzieć, że ci, którzy planują coś takiego, tu dziękuję w ogóle za jeden komentarz, już tym razem w prywatnym mailu, gdzie prosi mnie nasz słuchacz o to, żeby nie mówić, że to się stanie. Nie, no to się nie stanie. Oni mają takie plany. Dlatego są te fazy naszego zniewolenia. Bo oni badają, jaką korektę muszą sobie tutaj przyjąć, żeby uzyskać końcowy efekt. Końcowy efekt jest zaplanowany taki, żeby nie było naszej świadomości. By ona w ogóle nie istniała. Bo nasza świadomość, i tego się najbardziej boją, boją się jak mali chłopcy. Boją się, że my odzyskamy naszą moc istoty pełnej.
Dlatego świadomość jest cały czas niszczona. Nawet takie naprawdę duże spotkania marketingowe na skalę światową, jak organizują wielcy tego świata, choćby Brzeziński, one mówią wyraźnie, że tu trzeba przyspieszyć działanie, bo przebudzenie ludzkości jest zagrożeniem dla naszych planów. Dlaczego? A co by im przeszkadzało, żebyśmy byli obudzeni, skoro i tak mają swoje plany, żeby ludzkość jednak mimo wszystko istniała na tym planie? Bo oni się boją, że gra się skończy. A jak gra się skończy, to oni przestaną istnieć, ponieważ oni czerpią z tego konkretną korzyść. I ta korzyść jest w postaci energetycznej, dzięki temu istnieją. A my możemy spowodować to, że przestaną istnieć. I tu jest zagrożenie dla nich. Mimo tego my nie chcemy robić nikomu krzywdy, ani tym bardziej wywoływać jakichkolwiek konfliktów. My potrzebujemy dojść do wniosku, co dalej z ludzkością. Czy ludzkość w ogóle będzie istnieć, czy będzie istnieć tylko na zasadach uprawy. I tu się spełniają prorocze słowa filmu Matrix. Istnieją bezkresne pola, gdzie nas się uprawia. To są... Trzeba popatrzeć na ten film jeszcze z innego pułapu, z innej perspektywy, żeby zobaczyć, jak kilkanaście lat temu słowa nierozumiane wtedy, w tej chwili nabierają sensu. Przecież tak się robi właśnie hydroponikę. Podłącza się rośliny do tak jakby kroplówki, można by było porównać. No i teraz my do takiej kroplówki szykuje się nas. I w sensie wstrzykiwania substancji, i w sensie wstrzykiwania konkretnych fal elektromagnetycznych, ale również w sensie wstrzykiwania do naszych elektronicznych portfeli konkretnych zastrzyków pieniędzy po to, żebyśmy byli posłuszni. Czyli mieli na podstawowe jakieś potrzeby i te wszystkie projekty rozwijane na przykład w Hiszpanii, o czym w innym z programów swoich Państwu wspomniałem, one są właśnie po to. Tak samo jak programy socjalne. Trzeba zastanowić się troszeczkę nad najnowszą historią naszego kontynentu. Dlaczego wszędzie właściwie rządzą socjaliści? Z jednej strony narzekaliśmy na realny socjalizm, później komunizm, tak nazywaliśmy go nawet w sposób obraźliwy. Tęskniliśmy do tak zwanego kapitalizmu, podczas kiedy zawsze decydował o losach naszego kontynentu socjalizm, nie tylko naszego kontynentu. Nawet Trzecia Rzesza była oparta przecież na partii socjalistycznej, czyż nie? I teraz, żeby zrozumieć sens tego wszystkiego, popatrzmy, w jaki sposób socjaliści by chcieli rządzić światem. Niby tutaj sztuczna wojna między kapitalizmem a socjalizmem. Socjalizm zakładał, że wszystkim należy się porówno, no bo istnieją, no to trzeba im dać. Tak? A w tej chwili niby wojna między kapitalizmem a socjalizmem została rozegrana na korzyść kapitalizmu, a kapitalizm zachowuje się dokładnie w ten sam sposób. Czyli chce nam wprowadzić takie bytowe, że będą nam płacić w zamian oczywiście za posłuszeństwo. Za to, że mamy ich aparat wszczepiony pod skórą, ich myśli i robimy to, co oni sobie życzą. Taką przyszłość nam wykreowano, która jeszcze się nie wydarzyła. Ona na razie jest potencjalna. I dlatego nagrywam ten program, żeby wzbudzić waszą czujność. Ja będę przypominał to oczywiście w następnych programach od czasu do czasu. Nie śpijmy. Moment, w którym odzyskamy nasze swobody, będzie momentem pewnego uśpienia, a oni w tym czasie będą pracować. A są bardzo pracowici, bardzo wytrwali, robią to za ogromne korzyści, nie tylko finansowe. Cały szereg tych korzyści jest. I są bardzo konsekwentni, niezwykle inteligentni, dysponują narzędziami matematycznymi, o których my nie wiemy. Znaczy wiedzą nieliczni. Te modele matematyczne na przyszłość oni
mają opanowane w sposób perfekcyjny, a my nie. My mamy siłę swojej istoty, opór, pokazanie naszej siły, bo oni muszą prędzej czy później dowiedzieć się o tym. Oczywiście się dowiadują chociażby przez takie programy. No bo co się dzieje w takim programie? On oczywiście jest badany przez algorytm. Dlatego między innymi nas tną. No i okej, my się zgadzamy na to, pozdrawiamy, jest wszystko dobrze, ale dlaczego im jest potrzebne to, żeby działały telewizje alternatywne? Pomijam fakt, czy one są niektóre z założenia, które nas dzielą, z założenia, które nas straszą, opłacane przez służby, różne tam teorie takie, są teorie spiskowe i podspiskowe, nawet w świecie alternatywnym. Nie chcę wchodzić w tą grę. Dla nich to też jest pomiar, jak dużo nas słucha, jak odbieracie apele moje na propagację tych wiadomości, gdzie mówiłem w poprzednim programie. Nie zależy nam już na oglądalności de facto, żeby był to przelicznik na wyświetlane reklamy, ponieważ i takich nie mamy. To znaczy są cięte. Ale zależy nam na tym, żeby wiadomość się propagowała, żeby jak najwięcej ludzi zrozumiało zagadnienie, w czym są. Bo bez zrozumienia zagadnienia nie ma możliwości podjęcia jakichkolwiek rozwiązań. I to jest chyba oczywiste. Jeżeli ktoś czyta zadanie matematyczne, na przykład typu tekstowego, i pociąg jedzie z A do B, a tam motor jedzie z przeciwnej i gdzie się spotkają, jeżeli nie zrozumie zasady działania i tego ruchu, to nie rozwiąże tego zadania. Przecież to jest oczywiste. Ile razy spotykamy tego typu problem u dzieci na przykład, ale nie przekładamy, bo to dzieci, bo to trudne zadanie, albo dziecko jest tuman. A nie widzimy tego, wręcz biblijne jest to. Widzisz igłę w oku bliźniego, a belki w swoim nie. My właśnie w tej chwili jako społeczeństwo tak się zachowujemy. Nie widzimy problemu, więc nie możemy go rozwiązać. No bo jak? Nie rozumiemy go. Dlatego ta propagacja jest tak istotna, żeby ludzie się dowiedzieli. I teraz prośba do wszystkich tych, którzy, bo widziałem dzisiaj rano przekopiowany materiał z mojego poprzedniego komentarza na inną platformę w ogóle nośną, te, gdzie są odtwarzane filmy. Ja pozwalam na propagowanie tych treści pod warunkiem, że po pierwsze jest to w całości, że jest przekierowanie na kanał WDW, czyli możliwość porównania, czy treść jest zgodna, a nie została zmanipulowana, i pod warunkiem tego, że to będzie bezpłatne. Jeżeli ktokolwiek zechce kopiować moje programy, posługując się moim wizerunkiem, i będzie to płatne, to ja się po prostu nie zgadzam. No bo to jest nieuczciwe po prostu. Bo ja tu w pewien sposób pracuję i chcę, żeby to dotarło. Jeżeli ktoś jest ze mną i chce propagować wiadomości, to proszę udostępniajcie za darmo, w całości i z przekierowaniem na główny kanał, czyli na WDW, Wiedza dla Wszystkich. To taki apel dla tych, którzy chcą. Ale generalnie, proszę, jestem do dyspozycji. Jak najszerzej informować ludzi, bo zrozumienie problemu jest podstawą do tego, żeby później rozwiązywać. I od razu podziękowania dla licznych ludzi, którzy identyfikują się z problemem rozwiązania umów korporacyjnych i uwolnienia się, powrotu do wolnego człowieka. Odezwało się też paru prawników do mnie. Nadal czekam na konkretne wiadomości, bo im więcej nas będzie, tym lepszy będzie efekt. Możemy zrobić jakąś burzę mózgów, możemy rozwinąć to. Jeden prawnik może mieć doświadczenie, na przykład może być fachowcem konstytucyjnym, inny może być prawo karne, prawo cywilne i tak dalej. Ja się na tym nie znam, więc liczę na wiedzę naszych rodaków, ale nie tylko rodaków, bo też przyszły do mnie wiadomości o tym, że takie rzeczy dzieją się za granicą, więc jest kolejne światełko. Ludzie zaczynają rozumieć.
Za granicą, u nas, wszędzie zaczynają się budzić. I chodzi o to, żeby właśnie teraz, jak już odpuszczą, żeby dalej ten proces kontynuować i mało tego, on musi się nasilić, żebyśmy ubiegli kolejne fazy. Nasza niezgoda na ten stan rzeczy, na więzienie, które nam przygotowano, musi być głośna. Ona musi być subtelna, pokojowa i głośna. Oni muszą wiedzieć, bo oni się panicznie nas boją. Jak zaczną się bać, bo w tej chwili sądzą, że mają przewagę. To jest nieprawda. To tylko pozorna przewaga. Bo istnieją te dane brzegowe, o których wspomniałem w programie. Oni boją się naszej świadomości. Boją się naszego myślenia. Boją się naszych uczuć. Boją się naszej istoty. Boją się naszych medytacji, modlitw i wszystkiego, co się na to składa, czyli świadomości. Bądźcie świadomi. Nie dajcie się uśpić. Nie dajcie się kupić za cukierki czy za czapkę śliwek. Bo oni odpuszczą, a później z powrotem wrócą do swojego planu. Jak będą wiedzieli, jakie są wyniki eksperymentu. To jest eksperyment pod każdym względem. Medycznym, biologicznym, GMO, socjologicznym, wojskowym, pod każdym względem. A my jesteśmy jego uczestnikami. I teraz ten eksperyment nie może wyjść. Jest to duża próba dla nas. Dzięki wielkie za cierpliwość i za to, że wysłuchaliście tego. I zapraszam jak zwykle na kolejny komentarz. Rozsyłajcie wiadomości, drukujcie ulotki. Te pomysły były doskonałe. Proste, zwykłe ulotki. Dowiedz się więcej. Dlaczego jesteś zniewolony? Zobacz tu, zobacz tam. Polecajcie kanały ludzi sprawdzonych, którzy szerzą różne treści. Polecajcie kanały również tych ludzi, którzy nie mają swoich jakby tam misji, ale robią reportaże. Reportaże prawdziwe o tym, jaki jest stan rzeczy, porównania tego, co robi nam telewizja, pokazuje tego, jak jest rzeczywiście. Ludzi odważnych, którzy robią kawał dobrej roboty. To są rycerze. To są nasi rycerze. Bo oni się nie bali, nie siedzieli w domu, tylko wzięli tą kamerkę i to nagrali. I chwała im za to. Coraz więcej, żeby takich było. Do zobaczenia.